Witam Was bardzo serdecznie w tej kolorowej scenografii. Chciałam Wam dzisiaj pokazać bardzo prostą zabawę do wykonania w domu. Nazywa się ona Worek Animatorki. Oczywiście nazwijcie ją swoim imieniem. Do wykonania potrzebny jest, jak już wspomniałam, worek. Może być płócienny albo materiałowy lub może go zastąpić karton czy inne pudełko. Ważne jest, żeby nic nie prześwitywało i aby było miejsce na Twoją rękę. Drugą rzeczą, jaką należy mieć, to tak jest, kawałek apaszki, coś, czym zakryjemy nasze oczy lub może bardziej profesjonalnie, gdzie się podziała, jest opaska na oczy. No i najważniejszym elementem są rzeczy, jakie włożycie do środka. I tutaj prośba do rodziców. Droga mamo, drogi tato, poszukajcie czegoś w domu. Przygotujcie dzieciom taki worek z elementów kuchni, łazienki, czy może troszkę kosmetyków albo delikatnych narzędzi. Włóżcie co nieco do worka i podajcie je dziecku. Pamiętajcie, że później ono może przygotować dla Was taki worek, bo dzieci mają dobrze zbudowaną wyobraźnię, ale czy Wasza, aby na pewno odgadnie elementy tego worka? Spróbujcie się sprawdzić. Uwaga! Pokażę Wam, na czym to polega. Nic nie widzę. Jesteście tu? Zgadnij, kotku, co jest w środku. Mieszamy i wyciągamy jedną rzecz. W tej zabawie najważniejsze są Wasze zmysły. Zmysł dotyku, zmysł słuchu, a także węchu. Co to może być? Aha, czyżby taki piankowy lód? Tak jest. A dalej zgadnij, kotku, co jest w środku. To już większe, to już twardsze. Zbudowane z takiego tworzywa. No ciekawe. Czyżby to było małe krzesełko? Szukam dalej. Aha, ciastko z dziurką? Bawcie się przy tym fantastycznie. Codziennie możecie wkładać różne rzeczy do środka. Pamiętajcie, żeby robić to w domu. Do zobaczenia!